na JDD. Nie wiem, czy 12-13 października, ale jeden z tych dwóch dni też będę prezentował tę prezentację. Dobra, no i cóż, dzięki wielkie za przybycie. Jest was całkiem sporo. Pewnie większość albo nawet wszyscy z was tworzą w Javie interfejsy, które tworzycie po stronie serwera, ewentualnie sami tworzycie też po stronie klienta. Zawsze przychodzi ten moment, w którym trzeba stworzyć komunikację pomiędzy klientem a serwerem. Do tego tak naprawdę teraz od wielu lat tak naprawdę jest moda na tworzenie interfejsów restowych, czyli no, tak naprawdę co? Roy Fielding w roku 2000, gdy napisał swój doktorat, opisał, czym tak naprawdę jest REST, z czego się składa. Ja zrobię taki krótki wstęp, i żeby jakby wyszczególnić najważniejsze opisy tego doktoratu. Czyli tak, no, zaczynamy oczywiście od tego, że nie dajemy żadnych ograniczeń na nasz interfejs webowy. Jakby wyróżniamy takie coś jak klient i serwer, takie dwa byty, tak, serwer udostępnia, klient korzysta z danych, z zasobów, te wszystkie interfejsy są bezstanowe, czyli tak nie utrzymują żadnego stanu perfekcyjnie po stronie klienta i po stronie serwera. Możemy sobie definiować różnego rodzaju cache. Tak, oprócz cache możemy też sobie budować pewnego rodzaju warstwy systemów, możemy sobie nie wiem, tworzyć jakieś reverse proxy i tak dalej. I tak naprawdę te dwa ostatnie są najciekawsze, dwa ostatnie elementy. Jedno, że to jest code on demand, czyli możemy wysłać do klienta z serwera kod. A teraz tak naprawdę wysyła się kod javascriptowy, tak żeby był odpalany, żeby jakby klient mógł korzystać z API serwera. No i ostatni, sobie tak naprawdę najważniejszy, to jest spójny interfejs. I spójny interfejs składa się z czterech elementów. Tak? Mamy identyfikację zasobów, czyli każdy zasób, który jest udostępniony przez serwer, jest identyfikowany przez jakiś adres, najlepiej. I mając taki adres, jesteśmy w stanie wykonywać co najmniej podstawowe operacje na tym zasobie, czyli możemy go sobie pobrać, możemy go wyedytować, możemy usunąć. No i oprócz takich podstawowych operacji jest też takie coś jak self-descriptive messages, czyli jeżeli dostaniemy jakiś zasób, dostaniemy też nagłówki. W nagłówkach dostaniemy informacje o na przykład content type, tak? Czyli dostaniemy informację, że dany zasób, który otrzymujemy, jest na przykład obrazkiem albo jest jakby obiektem JSON-owym. No i jest ostatni element, który tak naprawdę wprowadza chyba najwięcej kontrowersji, to jest HateOS, czyli Hypermedia as the Engine of the Application State. Tak naprawdę wiele osób twierdzi, że żeby stworzyć interfejsy restowe, żeby stworzyć restfulowe interfejsy, to można po prostu sobie olać, z tego nie korzystać w żaden sposób. Roy Fielding z drugiej strony twierdzi już od wielu lat, tak, jest akurat cytat z 2007 roku, ale on to ciągle twierdzi, w sumie od początku, jak doktorat napisał, tak, jeżeli nie mamy HateOS-a, to nie mamy interfejsu restowego. Koniec, kropka, tak? Można powiedzieć nawet amen. Tak, no i to jest najbardziej takie strict rozwiązanie. Czyli jeżeli mamy jakby ma... Tak szybko opisując, co to jest HateOS, większość z was wie. To jest takie coś, że możemy sobie zdefiniować diagram stanów, diagram przejść z jednego zasobu do drugiego. No to jest akurat taki przykładowy diagram przejść, gdzie mamy sześć jakichś stron, sześć adresów.
mieliśmy 6 możliwości, tak? Na początku mamy stan początkowy, schodzimy sobie na stronę główną. Na stronie głównej mamy jakiś tam link przedstawiony, który możemy sobie jeszcze raz sobie wejść na stronę główną. I tutaj ze strony głównej możemy sobie przejść na artykuły i też mamy linki do samego siebie, link do stworzenia nowego artykułu, link do pobrania konkretnego artykułu. Tak i możemy, mając pobrane dane, zasób danego, konkretnego artykułu, możemy wykonywać te 3 operacje notkowe. No i tak naprawdę to jest taki bardzo, jak to powiedzieć, wizjonerskie przedstawienie systemu. Tak, i bardzo, no właśnie przez to, że tak naprawdę no nie wszyscy czują, dlaczego to jest takie ciekawe, znaczy dlaczego tak naprawdę jest to potrzebne. Ludzie z reguły tego nie robią, nie implementują w swoich interesach restowych. Myślę, że ja też tak naprawdę olewam to. Mam nadzieję, że kiedyś to się zmieni. Dlaczego to spróbuję wytłumaczyć? No i tak, jeżeli jeszcze parę lat temu, nawet teraz, tworzymy jakiś interfejs restowy, to z reguły wygląda tak, że chcemy na przykład pobrać jakiś artykuł na bloga i wysyłamy żądanie i odbieramy takie coś, że dostajemy jakieś 2 atrybuty opisujące ten zasób, czyli mamy title body, mamy atrybut taki identyfikujący dany artykuł, czyli ID, i mamy jeszcze jakąś referencję do autora. Czyli możemy sobie wykonać jeszcze jakieś kolejne żądanie po autora, ewentualnie możemy też zainkludować innego JSON-a do tego zasobu. Tak, no ale na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat powstało wiele standardów, które jakby idą z duchem, powiedzmy, duchem myśli Reifeldinga i też innych osób. Tak, i jednym z nich jest HAL, który właśnie pozwala na dodanie informacji o linkach i tak naprawdę pozwoleniu na zbudowanie takiego grafu przejść pomiędzy zasobami i zrobienie takiego prawdziwego restowego interfejsu. Tak? Ten standard jest zdefiniowany dla JSON-a i dla XML-a. Tak? I teraz, żeby pokazać jaki przykład, tutaj jest ten JSON, który widzieliście wcześniej. I jeżeli chodzi o HAL-a, to w HAL-u wyglądałoby to tak, że mamy w głównym top-level JSON-ie mamy title body, tak? mamy obiekt JSON-owy underscore links, który zawiera linki, a tutaj akurat nie dawałem wiele jakichś linków, tak, ale mamy link do samego siebie, tak, i mamy też link do autora, czyli możemy sobie pobrać autora, mając konkretny link. Tak, co jest dla Java? Pewnie część z Was, ponad większość, bawiła się albo chyba wszyscy Springiem, albo większość ze Spring Data. No też sporo osób bawiło się Spring Data REST. To jest właśnie taka nadbudówka, dodatek do Spring Data, dzięki którym za pomocą jednej anotacji na repozytorium można sobie tworzyć interfejsy restowe. I to działa sobie nawet całkiem ciekawie. Tak, no ale mamy jeszcze może wcześniej, tak? Mamy taki artykuł na które wyświetlimy sobie na stronie, ale razem ze stroną powiedzmy, że chcemy sobie wyświetlić informację o autorze, tak? Żeby w taki sposób wyświetlić informację o autorze, no to musimy wysłać do serwera 2 żądania, co jest nie do końca optymalne, więc tak naprawdę co zrobić na ten problem N+1, tak? Bo jeżeli mamy jednego autora na blogu, to jest spoko, tak? Ale jeżeli mamy na przykład 100 autorów, albo jakieś 100 innych zasobów połączonych z tym artykułem, no to już jest, albo na przykład komentarze, to już jest ciężej, tak? HAL rozwiązuje ten problem za pomocą dodatkowego elementu, dodatkowego atrybutu jak underscore embedded, dzięki któremu możemy wrzucać dodatkowe informacje na temat innych zasobów i łączać je do
głównego zasobu. No i tak, co my tutaj mamy? No dobra, no i tak naprawdę tak wyglądają, tak wygląda cały hejtas w reszcie. Tak, no i tak naprawdę po co definiować takie coś, tak? Może choćby dlatego, że przeglądarki natywnie korzystają z HTML-a, tak? Już od 20 lat, koło tego, są takie przeglądarki trawią kod HTML-owy, a w kodzie HTML-owym mają na przykład linki do innych dokumentów, do innych zasobów. To tak naprawdę to jest taki hejtoas, tylko na jakby poziom wyżej, tak? Ale z drugiej strony, jeżeli mamy na przykład aplikacje napisane w Angularze, Backbone'ie czy Emberze, no to one, czy no może nawet w czystym JavaScriptie, to te aplikacje, znaczy też aplikacje mobilne, napisane w Javie, w innym Swiftie, nie korzystają z linków, tak? Jeżeli mamy interfejs restowy, chociaż nawet z Springu, jeżeli mamy REST template, no to tak, to on nie podąża za linkami, nie pozwala za bardzo korzystać z tych funkcjonalności. No i raczej to byłoby bardzo ciężkie, tak? Jeżeli na przykład wytworzymy aplikację kliencką w JavaScriptie, to też tylko sobie definiujemy, możemy sobie z reguły się definiuje co najwyżej adres URL do tego zasobu i później ewentualnie dokleja, czy wykorzystuje się metody HTTP i ewentualnie dokleja się za tym adresem URL ID do konkretnego zasobu, żeby przeprowadzić operację na nim, ale to tak naprawdę wszystko. Tak? Takie rozwiązanie byłoby fajne, jak dla mnie głównie chyba tylko gdy byłby jakieś roboty albo boty, które by korzystały z tych API. No i chyba właśnie te linki były tworzone właśnie dla wizji przyszłości, gdzie nie wiem, na przykład jakiś Terminator będzie korzystał z API, żeby nie wiem, zlokalizować kogoś w naszym stylu. I jeszcze jest to taka jedna ciekawa rzecz, tak? Bo tutaj mamy jednym zasobie restowym mamy dwa zasoby, tak naprawdę dwa różne zasoby, dwa różne typy obiektów, jeżeli przejdziemy do takiego obiektowe programowania. Tak, mamy obiekt typu artykuł i mamy obiekt typu autor. Akurat autor ma tylko jeden atrybut, oprócz identyfikatora ma atrybut name. Ale w aplikacjach frontendowych coraz bardziej popularne staje się modelowanie danych, czyli tak wiadomo, JavaScript nie jest typowany, ale często coraz popularniejsze są biblioteki, które potrafią w pewien sposób modelować, tworzyć modele danych, które są wykorzystywane po stronie frontendu, tworzyć repozytoria danych. Dzięki temu można bez problemu sobie zapisać taki model do lokalnego, do jakiegoś local storage albo wysłać go na serwer. I dzięki temu tak, mamy repozytoria, mamy jakiś model danych, mamy jakieś typy. Czemu na przykład tutaj nie umieścić typów, informacje o tych typach w tych zasobach? Tak? No akurat Royal Fielding też wypowiedział ten temat. Restowe API nigdy nie powinno typować danych, które są przesyłane w ciele żądania. Co tak naprawdę ma sens, bo jeżeli chcemy na przykład skorzystać z kaszowania, to i na przykład takie funkcjonalności jak, nie wiem, chociażby etag, to nie do końca możemy tutaj skorzystać, bo tak teoretycznie odpytujemy się o zasób artykułu bloga, ale dostajemy też informacje o autorze. Jeżeli autor się zmieni, no to teoretycznie mogą się różne dziwne rzeczy dziać, tak? No ale typy są tak naprawdę fajne, tak? Wykorzystujemy je na co dzień, szczególnie Javowcy, tak?
I tak naprawdę lubimy całą tą teorię typów, które są, bo strasznie upraszczają nam pracę i pozwalają na uniknięcie bardzo dużej ilości błędów. W W3C parę lat temu zebrała się grupka osób, którzy kiedyś zajmowali się projektem Semantic Web, tworzyli tam OWL-e, RDF-y i padli sobie na super pomysł, że okej, dobra, to teraz skończyliśmy XML, gdzie RDF opierał się o XML-a. Sobie wpadli na pomysł, okej, dobra, stwórzmy sobie, przenieśmy to, co stworzyliśmy do RDF-a na JSON-a i powstał standard JSON-LD. Znaczy, oprócz tego było też założenie, żeby to też normalni ludzie mogli z tego korzystać, ale właśnie głównym założeniem JSON-LD jest to, że jest mocno typowany. Jakby definiując dane, które są w obiekcie JSON-owym, możemy zdefiniować i sam atrybut, i sam typ tego atrybutu, co zaraz pokażę. Tak, bo tutaj przykładowo znów mamy ten wpis, ten artykuł na blogu z autorem, tak, i tak to by wyglądało w JSON-LD, ten artykuł. To jest trochę, wygląda trochę koszmarnie, ale tak naprawdę tutaj mamy. Tak, tutaj mamy informację o identyfikatorze. Identyfikatorem tego obiektu jest adres IRI, czyli w tym przypadku adres URL do zasobu. Tak, mamy zdefiniowany ze schema.org atrybut name, który ma wartość tekst i tym tekstem jest rest is easy i tak dalej. Tutaj mamy jakieś referencje do autora. To wygląda dziwnie. Ten schemat cały, który sobie zdefiniowaliśmy wyżej, możemy sobie wynieść do atrybutu addContext. Coś w sumie będę rozpowiadać na ten temat. A tak naprawdę możemy sobie wziąć i zdefiniować sobie ten schemat do jakiegoś osobnego adresu URL i sobie udostępnić go, dać add context, dać link do kontekstu, do schematu i sobie tylko ładnie tym napisać. Ładny sposób zdefiniować sobie atrybuty, wartości tych atrybutów i nawet referencje. Dobra. Jest taki projekt, można sobie zobaczyć na GitHubie JSON-LD Java. Czy można się nim pobawić? Jest całkiem ciekawe. Jest też taki ciekawostek, taki, jeżeli na przykład piszemy maila na Gmailu HTML-owego, to znaczy jeżeli dostajemy jakiś maila na przykład na Gmailu HTML-owego, to też można umieścić JSON-LD w wiadomości i parser inboxa tudzież Gmaila będzie parsował JSON-LD i wyłuskiwał metadane tej wiadomości. Więc widocznie to ma jakiś sens. Oczywiście w niektórych przypadkach. Tak? No ale aktualna sytuacja jest taka, że wszystkie interfejsy webowe, które udostępniamy w internecie, albo ogromna większość, są interfejsy JSON-owe. Tak? Nawet coraz większe firmy zaczynają, nawet duże firmy, jeżeli zaczynają jakieś nowe projekty, to udostępniają nie interfejsy SOAP-owe, tylko restowe, tak? Dokładniej interfejsy JSON-owe po protokole HTTP. Tak naprawdę aplikacje klienckie, czy to było webowe, czy aplikacje mobilne, tak, powiedzmy, że 5 lat temu nawet, a może tak 5-10 lat temu, wykonywały bardzo proste zapytania. Tak, to były pojedyncze strzały do serwera, tak, z reguły to były jakieś wysłanie formularza, wszystko działo się po stronie wszystko działo się po stronie serwera, tak, nawet generowanie kodu HTML-owego, a to wszystko szło do klienta, to klient tylko wyświetlał stronę HTML-ową. Teraz to się wszystko zmienia i tak naprawdę czasami zdarza się, że zachodzi potrzeba jakby rozpoczęcia i obsługi jakiejś transakcji na poziomie klienta.
nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe, tak, ale jeżeli sobie zdefiniujemy tak bardzo dużą ilość jakichś endpointów, to tak naprawdę możemy w fajny sposób chociażby zrobić jakiś optimistic locking, tak? Tak, znaczy optimistic, możemy fajnie sobie zarządzać transakcjami, co z drugiej strony jest, ma swoje minusy, bo musimy właśnie udostępnić, zarządzać bardzo dużą ilością interfejsów, jakby API, które wydajemy do internetu i no i niestety same aplikacje webowe stają się bardzo ciężkimi aplikacjami. No i to, co wam pokazałem, tak, i HAL, i JSON-LD jest, są obie, opisują tylko i wyłącznie ciało odpowiedzi HTTP, nawet odpowiedzi, nie definiują, jak wysyłać wiadomości. No i tutaj też nic nie powiedziałem, tak, ale przez to, że tak naprawdę nie za bardzo nie ma jakichś mocno popularnych schematów JSON-a, co no, tak naprawdę założeniu REST-a było to, żeby wszystko było takie, powiedzmy, jak agile'owe przy zachowaniu tych wszystkich wymagań, których wcześniej spotkałem. Tak, ale zdarza się, że aktualnie wiele firm tworzy własne schematy wiadomości, własne schematy działania, czyli każdy zespół sobie definiuje, jak są zwracane błędy, w jaki sposób tak naprawdę nawet są zwracane obiekty JSON-owe, bo tu możemy zawsze opakować w jakiegoś envelope'a, możemy robić jakąś transformację. No, można zrobić wiele różnych dziwnych rzeczy. I tak naprawdę coraz częściej słyszy się o tym, że za jakieś 5 lat czymś bardzo normalnym będzie to, że będziemy się łączyć z API udostępnianym przez wiele firm. Tak? Teraz sobie wyobraźcie, że mamy powiedzmy 10 firm, z którymi trzeba wymieniać jakieś różne inne dane i każdy ma inny schemat działania. To nie jest jakby dobra rzecz, tak? Definiowanie własnego schematu jest dobre, ale powiedzmy na krótką metę. W przyszłości obawiam się, że to może przynieść duże problemy, bo czasem, jeżeli dostaniemy jakieś dane z jednego schematu, to drugi schemat może nie pozwalać na reprezentację tych danych, które chcemy przesłać dalej i mogą się dziać różne dziwne rzeczy. Dlatego od 2 lat jest tworzony standard JSON API. No i ten standard JSON API, no, oprócz tego, że definiuje, jak przesyłać ciało żądania HTTP, są też opisane dość szczegółowo procesy, jak wykonywać CRUDA na żądaniach. Znaczy na zasobach i tak naprawdę nie tylko zasobach, bo JSON API definiuje też operacje na relacjach pomiędzy zasobami. Nawet co więcej, dla relacji pomiędzy konkretnymi zasobami są zdefiniowane oddzielne adresy. Oprócz tego, tak, to tak jak pokazywałem, ten problem N+1 jest też rozwiązany w JSON API. Więc to nie za bardzo nie ma problemu. Też są zalecenia odnośnie schematu startowania, filtrowania, paginacji i też jest opisany error handling. Tak. Jeżeli chodzi o sam zasób, zasób jest identyfikowany przez typ i identyfikator. W wersji 1.1, która okaże się z końcem września, będzie też opcjonalnie revision number, żeby już właśnie ostatecznie rozwiązać problem optimistic lockingu. Taki zasób składa się oprócz właśnie typu identyfikatora z atrybutów i relacji z innymi zasobami. I to jest właśnie ważne, że zasób restowy jest też czymś innym niż zasób w JSON API, tak? Bo wreszcie to byłoby całe ciało, które otrzymujemy w odpowiedzi HTTP, w JSON API to jest pewnego rodzaju wycinek. Ponieważ
Tak, tutaj mamy znów ten przykład z artykułem. W JSON API to wygląda właśnie tak, że mamy, jest właśnie envelope data. Oprócz tego envelope data może być też atrybut links meta z jakimiś meta informacjami, link z linkami do innych zasobów, jeżeli ktoś chce się bawić w HTTPS-a. I oprócz tego jeszcze jest chyba errors z tą stricte zdefiniowaną strukturą błędu. Takim tutaj mamy oczywiście każdy zasób JSON API ma swój typ. Mam zdefiniowany typ, jest indikator, są atrybuty i są zdefiniowane relacje. Tak, tutaj akurat mamy relacje, jest właśnie tak zdefiniowane, że tutaj mamy jakieś linki. Ważne jest to, że tak jak powiedziałem, nawet powiązania pomiędzy zasobami mają swój oddzielny adres URL, co tak naprawdę pokażę za chwilę w działaniu. No i mamy też takie czyste dane, że tak artykuł o ID 1 ma relację autora do elementu pierwszego. Dobra. Tak naprawdę zacząłem się interesować tymi wszystkimi standardami 3 marca, gdy zacząłem robić projekt Catharsis. No i Catharsis to jest tak naprawdę coś bardzo podobnego do Spring Data REST, czyli też sobie, i w ogóle do Spring Data, czyli też definiujemy sobie jakieś modele danych i do tych modeli danych definiujemy sobie repozytoria. No one są bardzo podobne do Spring Data. I sam Catharsis po prostu operując na modelu danych i repozytoriach wykonuje operacje budowania tych dokumentów JSON-owych, które są wyświetlane po stronie klienta i też udostępnianiem operacji CRUD-owych na zasobach i na relacjach pomiędzy zasobami. Tak. No i jest napisana integracja z JQRS-em i serwetami poprzez filtry w obu przypadkach, więc jest możliwość podłączenia do DropWizarda, do Springa, do AppLogica. No niestety nie ma, sama implementacja jest powiedzmy synchroniczna, więc nie ma jeszcze integracji z Vertexem. Dobra. No ale teraz pokażę taki przykład działania. Tak, to jest akurat... Widać. Dobra. Pokażę akurat taki przykład Catharsisa, gdzie mamy... Cały przykład jest dostępny na GitHubie. To jest przykład integracji DropWizarda, MongoDB i właśnie Catharsisa. Czyli po prostu możemy sobie zdefiniować taki model jak projekt. Tak? Wystarczy dodać anotację JSON API resource do zdefiniowania, że to jest właśnie zasób JSON API, anotację JSON API na konkretne pole. Gdzieś tam getter, który definiuje identyfikator. Mamy też jakiś zdefiniowany atrybut, to akurat jest name. Tak. I możemy sobie powiedzieć, że możemy zdefiniować sobie na przykład inny model, powiedzmy taska. Tak, i task zawiera w sobie projekt. Relacje możemy definiować za pomocą anotacji JSON API to one. Tak, wystarczy dać anotację i wtedy zostanie stworzony model już wewnętrzny struktury danych, który jest jakby udostępniany później przez HTTP. Tak jak powiedziałem, każdy model danych ma swoje repozytorium, więc no, to jest taki przykładowy repozytorium na takim projektu, gdzie możemy sobie daną zapisać, odczytać, znaleźć wszystkie z jakimś tam filtrem nawet do pojedynczych obiektów, możemy jakieś dane usunąć. To wygląda całkiem zjadliwie.
Dużej różnicy pomiędzy przykładowo repozytoriami pojedynczych modeli no nie ma, tak, jeżeli nie wykonujemy jakichś dziwnych operacji dodatkowych. No ale niestety, jeżeli chodzi o repozytorium pomiędzy repozytorium relacji pomiędzy danymi elementami, się trochę gorzej. Niestety musiałem takie coś zdefiniować. To jest chyba, czyli każda relacja pomiędzy dwoma modelami musi mieć swoje własne repozytorium. To jest tam 7 metod, które trzeba zaimplementować z interfejsu. To one są, jeżeli się przez pierwszą metodę przebiegnie, to reszta jest w miarę fajna. Znaczy, przepraszam, nie fajna, tylko prosta. Pytanie, jaka jest wartość dodana na to, że na przykład, no, aha, były pokazane te repozytoria, tak, i generalnie większość tych metod, która tam była pokazana, to można by było bez najmniejszego nowego, tak, te find all, które się powtarzały w poprzednich repozytoriach, tak? Tak. Tak naprawdę bez problemu przez generyki można było w normalnej sytuacji obsłużyć. Tak, tak. Bez problemu. Ja to wiem, to jest przykładowy, dobrze. Tak, tak, to jest taki przykładowy najprostszy. Można przez generyki. Tak. No dobra, i teraz jeżeli byśmy sobie chcieli uruchomić. Dobra. Pam, pam, pam. Dobra. Tak, jeżeli byśmy sobie chcieli uruchomić, a jeszcze tylko wezmę. Dobra. Nie. Okay. Dobra, przepraszam. Tak, jeżeli chcielibyśmy teraz sobie pobrać, może wylistować sobie wszystkie projekty, tak, mamy czystą bazę danych i tak naprawdę nie mamy żadnych obiektów, tak, i tutaj wiadomo, co to jest akurat, pole data zawiera pustego array'a, a tutaj dodatkowo jest jeszcze pole included, no, wiem, nie chciało mi się poprawiać tego, żeby ładnie to znikało, jeżeli nie ma żadnych elementów included. Dobra, znaczy pole included właśnie rozwiązuje ten problem N+1, że możemy sobie założyć dodatkowe zasoby, zależne od danego zasobu, na żądanie. Ewentualnie defaultowo możemy też dołączać. Dobra, i teraz jeżeli byśmy chcieli sobie stworzyć jakiś zasób, przykładowo jakiś projekt, a tutaj mało widać. Tak, to wystarczy wysłać tam konkretnego JSON-a na konkretny adres, tak, tutaj mamy slash project, sobie zdefiniowaliśmy w modelu danych, tak, no i po chwili otrzymujemy odpowiedź z obiektem JSON-owym, który tutaj wyświetla informacje o tym danym projekcie. Tak, i to jest w miarę proste, tak, to jest tak naprawdę bez problemu możemy sobie takie coś zdefiniować. Dobra. I teraz przykładowo, jeżeli byśmy chcieli sobie stworzyć task, pamiętamy, że task ma relację do projektu, tak? To tak naprawdę możemy, tutaj się wyślałem informację o relacji do projektu, pole data w tym, dlatego dla tej relacji do projektu jest nulem, czyli po prostu nie ma żadnej relacji. Tak, te linki mogą być trochę mylne, akurat nawet wczoraj jedna osoba, tam przedwczoraj złożyła issue na stronie, że są jakieś dane, ale nie wiadomo, o co chodzi, i żeby was takie rzeczy nie zmyły. Tak, jak sobie na przykład chcemy wyświetlić wszystkie taski, to zostaną wyświetlone. Tak, ale przykładowo, jeżeli chcemy na przykład definiować relacje pomiędzy dwoma elementami, tak, chcemy na przykład dodać
dać informację, że tak, że ten task ma, no to byśmy teraz sobie tak, tak, no to już zdefiniowałem sobie przykładowe żądanie. Tak, jeżeli chcemy sobie zdefiniować, dodać sobie relacje pomiędzy dwoma elementami. Przykładowo w aplikacji frontendowej sobie zdefiniowaliśmy zasób jakiegoś taska, zdefiniowaliśmy sobie zasób projektu i tak, i chcemy teraz sobie połączyć te dwa elementy. Tak, powiedzmy, że nie mamy żadnych transakcji, albo mamy zbyt, tak, bo to zbyt dużo nas kosztuje, więc sobie taki link, taki endpoint dla nas może być bardzo przydatny. Tak, to sobie tylko wystarczy, że zrobimy sobie patcha na ten dany adres URL, dajemy sobie obiekt i teraz mamy, możemy sobie pobrać, teraz gdy właśnie sobie wyślemy żądanie o pobranie taska, dostajemy ten task, dostajemy też informację, że jest relacja pomiędzy danym taskiem a danym projektem. Co więcej, tutaj też dałem include'a. Czyli rozkazałem serwerowi, żeby zainkludował również informacje o projekcie i tutaj niżej dostajemy właśnie informacje o tym całym projekcie, co może być tak naprawdę bardzo, bardzo fajnie, może wspomóc frontendowców, jeżeli fajnie sobie, jeżeli oczywiście część frontendowa będzie w stanie jakby parsować te obiekty, które również przychodzą, ponieważ trzeba w pewien sposób połączyć informacje stąd o typie identyfikatorze z informacjami, które dostajemy w tym array'u, w array'u included. Tak, no oprócz tego możemy sobie przykładowo usunąć projekt, czyli sobie wyświetlimy jeszcze raz. Tak. Jeżeli sobie wyświetlimy to i tak, dostajemy 204 odpowiedź. Tak, ta odpowiedź 204 też jest zdefiniowana w JSON API, więc nie dostajemy ani 200, albo czasami 200, czasami 204, albo nie wiem, 201, cokolwiek. Dostajemy 204 zawsze. Tak, no i akurat, no akurat w tym przypadku, jeżeli byśmy chcieli sobie jeszcze raz pobrać task, to dostajemy 500, bo idzie, idzie runtime exception z Morphe, która zajmuje się mapowaniem i idzie informacja, że dana referencja nie może zostać pobrana, no ale po prostu to jest zwykły development, tak? Po prostu to trzeba naprawić i można dalej sobie działać, tak? I to byłoby wszystko, tak naprawdę, może trochę szybko powiedziałem, trochę rzeczy ominąłem, no ale oprócz tego chciałbym, zapraszam na stronę Katarzys.io, o oh, fuck, dobra, Katarzys.io, tam, dobra, Katarzys.io, tam jest dokumentacja projektu, i też zapraszam na github.com na organizację tych Katarzys Project, tam jest wiele podprojektów. Jeżeli na przykład macie jakiś wolny czas, ten projekt wymaga też bardzo dużej pomocy, dużego wsparcia. Jest wiele rzeczy do zrobienia, do przeanalizowania, czasami do przeprojektowania może. I zawsze można sobie zrobić trochę ten CV, można sobie wpisać, że się coś robiło, albo na tym obrazku activities na GitHubie w legalny sposób zarobić te wszystkie activities. To zawsze można się czegoś nowego nauczyć. Dobra. Jest jakieś pytania? Mówiłeś, że to spin data. Wiesz co, Spring Data implementuje Hala,
A HAL to jest tylko i wyłącznie sposób definiowania body restowych. I tak naprawdę oni sami sobie dorobili definicję, jakby sam schemat działania, tak zarządzania zasobami, zarządzania relacjami pomiędzy zasobów. Oczywiście może sam sobie dorobić handling dotyczący relacji i tam definiowania linków. No ale właśnie też tu nie ma na przykład takiego czegoś jak typowanie, co... I wiem, że to może zrobić trochę dziwnie, no ale na przykład ja mam wielu znajomych, którzy są też frontendowcami na przykład i dla nich definiowanie modelu typowania po stronie frontendu, nawet po stronie JavaScriptu jest czymś bardzo ważnym. Wiem, że to można tam łatwo dorobić, tak, i, no ale też nie widziałem zbyt dużo przykładów, jeśli chodzi o implementację HALa po stronie przeglądarki, znaczy po stronie JavaScriptu. Jeśli chodzi o JSON API, to chyba w najnowszym Emberze jest wsparcie dla JSON API, więc korzystając z Embera od razu możemy tworzyć sobie repozytoria i implementować serwer, udostępniać interfejsy w JSON API po stronie serwera. To jest projekt, znaczy Angular REST można sobie łatwo podłączyć do JSON API. No i jeszcze jest projekt Orbit.js, który jest tak naprawdę czymś podobnym do... tak, to jest taki projekt JavaScriptowy, taka biblioteka JavaScriptowa, która pozwala na fajną integrację z JSON API. Po prostu jest duża społeczność, większa społeczność nawet niż w przypadku HALa, chodzi o integrację z innymi rozwiązaniami. Plus jest zdefiniowany schemat. Dla mnie to są największe zalety. I wszystko jest, no jest przemyślane, jak to zrobić. Więc wystarczy wziąć sobie, otworzyć stronę, tak dokumentację i przeczytać, jak coś zrobić. No. No i to było wszystko. No dobra. Patryk mówi, że można to... Znaczy przykład, który miałeś u klienty po drogi Zata, on mówi, że jakbyś mógł odłożyć we wszystko, co jest zgodne z JaxRS-em. Tak. Teoretycznie mógłbym włożyć wszystko, co jest zgodne z JaxRS-em i... bo tak naprawdę integracja z JaxRS-em to jest filtr JaxRS-owy. I po prostu można sobie dodawać własne filtry, jeżeli przychodzi jakieś żądanie, które nie jest w stanie, które akurat Katardys nie jest w stanie przeprocesować, to po prostu idzie sobie dalej do engine'a serwera i to żądanie jest dalej procesowane, tak, więc możemy sobie udostępniać jakieś inne interfejsy, inne endpointy, jakieś customowe metody możemy sobie definiować. Nie, akurat jedna osoba próbowała integrować Katardysa z Flyweightem. To i tak jest zgroza trochę, no ale wydało mi się to jakoś zintegrować. I nawet jest na przykładach umieszczone to. No dobra. Jakieś pytania jeszcze?